Cześć, z tej strony Dąbro, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 21 na moim kanale. Dzisiaj będziemy mieli pierwsze podsumowanie pierwszego w tym sezonie Food Champions. Niestety nie poszło mi ono zbyt dobrze, jestem po prostu załamany, bo liczyłem tutaj na jakiegoś goldzika, trójeczkę mniej więcej, a wygrałem tylko 10 spotkań i skończyłem z bilansem 10-20, więc to jest naprawdę tragedia, jeśli chodzi o to. Powiem Wam szczerze, że grało mi się mega słabo tym składem. W sensie, nie wiem, wiadomo, że część meczy przegrałem przez to, że po prostu jestem słabszy od rywali, ale część meczy po prostu coś nie grało, albo gra się też wylewała, albo po prostu, nie wiem, ciężko mi jest to opisać. W każdym razie, jak widzicie, taki składzik będzie za niedługo, ponieważ mam obecnie około 100 tysięcy monet na koncie. Oprócz tego mamy teraz do odebrania nagrody za Squad Battles, za Elite 1, więc 30 tysięcy monet wpadnie, plus dwie fajne paczki. Więc liczę, że tutaj uda mi się uzbierać na Martiala i sobie go kupimy, przetestujemy go sobie w następnym odcinku. Poza tym do składu skoczył Pogba, bo nie możemy tutaj tego zawodnika sadzać na ławce, jest to zbyt dobry grajek. Powiem Wam szczerze, że pograłem nim w tym Food Champions, i jest dosyć drewniany moim zdaniem. Ale może po prostu mi się tak nim gra, nie wiem jakie są Wasze odczucia. Jeśli ktoś z Was gra Pogbą, to możecie mi napisać w komentarzu, jak to u Was wygląda. W każdym razie na pewno Gabriel Jesus tutaj na plus mega, naprawdę super mi się gra tym zawodnikiem. Tutaj ten Adama musi zostać z racji tego, że po prostu daje on zielonego linka do Semedo. A Semedo nie chciałbym się pozbywać, tym bardziej, że jest on niewymienny, więc tutaj dzięki temu mogę zaoszczędzić troszkę końców na tej pozycji. Jak widzicie, na ławkę powędrował Iñaki Williams, za którego wejdzie Anthony Martial na szpicę. Tutaj jeszcze widzicie, mamy Dembele, Paulinho, Coutinho, Rafinha, dwóch tutaj once to watchów, o tak to nazwę. Jeśli chodzi o tego Diego Jota, to raczej wątpię, że szybko wyłapie on informa, chyba że zagra naprawdę jakiś bardzo dobry mecz i dostanie swoją szansę. Tutaj prędzej liczyłbym na tego Osimhena, bo już ostatnio strzelił jedną bramkę, więc być może w jakimś spotkaniu strzeli ich więcej i wyłapie jakiegoś informa. W każdym razie tak wygląda ten skład. Za chwilę też zobaczcie kilka bramek, czy tam kilka meczy po prostu z Food Champions, Wam pokażę, jak to wyglądało. Średnio to wyglądało, w każdym razie coś Wam tam pokażę. Fajnie teraz grał tutaj Pogba. Piłka do Williams. Był faulowany, ale mamy loba. Jak widzicie, tutaj Gulaszczyk totalnie dostał jakiegoś wylewu. I mamy 1-0, także naprawdę mega fajny początek spotkania. Samo uderzenie. Aj, tutaj dobrze się zabiera z piłką Jamie Vardy. I mamy 1-1. Tutaj troszkę błąd, nie rozumiem tego, dlaczego mój obrońca akurat zachował się w ten sposób, ale jak wiemy, w tej chwili ci obrońcy to naprawdę jest piąta czy tam ma tajemnica papiliczka, także zrobiłeś to, co powinieneś zrobić. Piłka do Williamsa, Williams się zabiera tutaj, uderzenie Williams i 2-1, fenomenalny początek drugiej połowy. Zaczynamy tak jak w pierwszej odsłonie, że szybko strzelamy bramkę. Mam nadzieję, że też szybko i nie stracimy po kick-off-liczu i prowadzimy 2-1. A Jamiego Vardiego przepchnął się, odebrał mu tę futbolówkę. Co prawda wybił ją na aut, ale szczerze wolę tutaj aut niż stratę bramki, którą właśnie tracimy i mamy 2-2. Nie mam pojęcia, dlaczego mój obrońca tutaj nie wyjął tej piłki. Kurde, aż się zapowietrzyłem normalnie. Nie mam pojęcia, tak jak mówiłem, dlaczego tutaj ten obrońca nie ruszył do tej piłki, ale trudno. Tutaj Van den Beek się fajnie pokazuje. Dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego, jak ja chciałem podać do Van den Beeka, on kopie, kurde, nie wiem kogo on tam kopnął, chyba Williamsa. Tutaj będzie dobra sytuacja rywala. Tutaj moja obrona się tutaj strasznie rozjechała, mamy 3-2, nie wiem, nie byłem tak w stanie nic robić, naprawdę tutaj ta obrona, naprawdę, widzieliście, dwóch środkowych obrońców się totalnie rozjechało i ja ani jednego z nich nie kontrolowałem, naprawdę, nie rozumiem tej gry. Przeciwnik ma jeszcze czuć drożny, aczkolwiek i tak to już nic nie zmieni, bo będzie sobie tutaj rzucał tą piłkę. Co? Ej, co? Ej, chwila. Wytłumaczcie mi tu jedną rzecz. Ej, dlaczego mój obrońca uderzył na własną bramkę? Wytłumaczcie mi to? Wytłumaczcie mi to, bo ja naprawdę jestem w szoku, nie? Przegrywamy 4-2, mamy bilans 3-3, ale... mnie zamurowało, nie? Leci piła, normalnie zrobił jak Koulibaly z Juventusem w zeszłym sezonie bodajże. Leci piła, zamiast to wybić, to chłop wsadza baniaka z 10 metrów, kurde, i ładuje samobuja, nie? Ja nie wiem, czy oni mu podpłacili coś, czy kurde... Ja rozumiem, że grali w brazylijskich, kurde, strojach,
i że my też w takich gramy, no ale bez przesady, żeby na własną bramkę ładować samobuja, nie? Dobra, lecimy z drugim spotkaniem. O, teraz jesteśmy totalnie porobieni, mamy 2-0. No i mamy 2-0. Piłka teraz do Adama Traore. Ale Adama Traore tutaj za bardzo nie miał co zrobić. Podciągniemy sobie do końca, wrzucimy tę piłkę. Ansu Fati, bomba i mamy 1-0. No tutaj sporo szczęścia, bo tutaj już właściwie z tej ostatniej takiej linii końcowej już naprawdę tam milimetry ta piłka była poza boiskiem, wybijał tę piłkę. Adama Traore fajnie tutaj się zachował Ansu Fati, że nie poszedł w pierwsze tempo, tylko się troszkę wycofał, przez co ta piłka idealnie trafiła pod jego nogi. No i nie zostało mu nic innego jak to wykończyć, co też zrobił, no i mamy 1-0. Teraz zachował się obrońca. Kurczę, no nie mam komu zagrać, tutaj Williams się fajnie pokazuje, dostanie tę piłkę czy nie dostanie? Dostanie tę piłkę i mamy 2-0. Fajnie tutaj pokazał się Williams, zobaczyłem to, starałem się mu dograć, nie byłem pewny czy przejmie tą piłkę, na całe szczęście udało mu się ją przejąć. Jak widzicie, no jest mega szybki, jest dosyć silny, więc tutaj taka piłka dla niego, no jest wodą na młyn, można tak powiedzieć, no i strzelamy bramkę na 2-0. Wynik mamy taki na styku, więc tutaj ten faul był naprawdę potrzebny i tutaj nie ma mowy o żadnym jakimś złej decyzji mojego zawodnika. Teraz dziura w obronie. No i mamy 2-1, to przeciwnik łapie kontakt. Tak jak mówiłem, to jest najgorszy wynik 2-0, bo przeciwnik teraz strzela bramkę i pewnie będzie tutaj ciężko w ogóle wygrać to spotkanie. Ale jak widzicie, przeciwnik znowu tutaj naciera. Dobra, akcja teraz naszego rywala. Mieli w taki sposób zablokować, no dałem się porobić i mamy 2-2. Tak jak mówiłem, no tutaj strzelił bramkę na 1-2, złapał kontakt, ja już po prostu czułem po kościach, że tutaj kończy się 2-2, a pewnie zaraz będzie 3-2 i przegramy ten mecz. Dobra, piłka teraz naszego przeciwnika, no i tracimy bramkę na 3-2 po 2 minutach drugiej połowy. Także no tak jak wam mówiłem, ja już po prostu tutaj strzelając bramkę na 2-0 i nie trafiając na 3-0, ja już po prostu wiedziałem, że ten mecz przegram, bo tak to po prostu działa, nie? Jak nie wygrywasz więcej, no to przegrywasz 3-4-2. William, naciskałem kolejny zwód, żeby zrobił. A teraz dobra akcja naszej drużyny. Williams, tutaj powiem wam, że Williams mnie zaskoczył, bo przeciwnik szybko strzelił 3 bramki. A tym razem jednak Williams tutaj fajnie się zabrał, fajnie zbił obrońcę. Fajnie z jednej strzał w okienko. Naprawdę na plus. Teraz przejęcie Van den Beeka. Podanie do Williamsa. Tutaj Williams, kurczę, tutaj zderzył się trochę z obrońcą. Ojoj, tutaj brawo Semedo. Teraz to było naprawdę ważne. Piłka do Van den Beeka, ten do Pogby. Williams tutaj. Tutaj próbuje indywidualnie. Co zrobił Williams? Ja nie mam pytań. Znaczy, no ja nic sterowałem, ale chłop co tu pokręcił, to jest. Nie, to jest hit po prostu, nie? No i to będzie na 90%, to jest gol. Jeśli to dobrze uderzy, to jest gol, także może być kiepsko. No tak jak mówiłem, no tutaj nie ma szans, tutaj nie ma co zrobić, nie? Gareth Bale jak jest przy rzucie wolnym, to jest praktycznie dla niego wolny, to jest jak karny, więc tutaj nie było sensu, nie było nawet w stanie gdziekolwiek tutaj kogo dawać, bo no, to jest Mbappe, więc to jest bramka. No tak jak mówiłem, to jest bramka tutaj, nie byłem w stanie nic totalnie zrobić. Mbappe, jeśli jest przy biłce, to ciężko cokolwiek skórać. Tak, proszę. Mamy rzut karty w ogóle, jakie to sobie jaja, nie? Przeciwnik próbował grać na czas i dostał taką najlepszą karę, jaką mógł dostać, czyli rzut karny. I teraz pytanie, czy uderzać w środek, czy nie? On myśli, że będę strzelał w środek chyba. To strzelimy sobie w dół po ziemi, co? Tak tutaj, nie? Tak jest i mamy 5-5 już, nie? Ale dobrze, mamy remis, więc może doprowadzimy do karnych, albo też wygramy ten mecz. Zobaczę, piłka do Fatiego, proszę, żeby to była ta akcja. Rzutka, uderz.
Tak jest! Mamy 6 do 5. No fenomenalne spotkanie. Co prawda ma dogrywka, męczarnie, ale z 5 do 4 wychodzimy na 6 do 5 i naprawdę jedziemy, jesteśmy chłopaki w gazie. Dawaj, dawaj. Bramkarz w polu karnym. Aj, ale się rozlało, ale się rozlało. Co tu się dzieje, nie? Ależ tu jest wylewiarnia. Wybijmy to, wybijmy to. Nie byłem w stanie nic zrobić, nie? To jest ta gra, to jest po prostu tak śmieszne gówno, że to jest niemożliwe, nie? Patrzcie to, tu się tak wylało. 5 razy piłka trafiła pod nogi mojego przeciwnika tylko po to, żeby strzelił tą bramkę, nie? A teraz lecimy sobie z paczkami za Elite 1. Dobra, mamy dwie paczki do otworzenia. Leć pierwsza, mam nadzieję, że przynajmniej może jeden łukałcik tutaj uda się zdobyć. Aczkolwiek no, jakakolwiek karta będzie dobra, no bo są to karty sprzedawalne. Nie ma, ale chyba są te wybrane, z tego co mi się wydaje. Brazylia, obecnego obrońca, jest z Thiago Silva, więc tutaj przejdziemy. Myślę, że Thiago tutaj będzie kosztował paręnaście tysięcy monet. Mamy do tego jeszcze Manolasa, który także kosztuje sporą sumę, znaczy sporą jak sporą, no. Dobra, wystawimy go sobie za te 5 tysięcy. Myślałem, że kosztuje troszkę więcej, no ale ten overall to już tak średnio. Thiago Silva kosztuje coś w granicach 6 tysięcy, więc też nie jest to jakiś ogromny zarobek. Resztę wyślemy sobie do klubu. Mamy 3 duplikaty, które też sobie wystawimy na listę transferową, więc ta pierwsza paczka no niezbyt dobra. W każdym razie mam nadzieję, że ta druga paczka będzie o wiele lepsza i będzie to taka nagroda pocieszenia za to niepowodzenie w Club Champions. Zobaczymy. Łukałka kolejny raz nie ma i kolejny raz jest wygrany. Świetne paczki. Nie warto było robić nic w tym momencie. Mamy Williana, no Willian tutaj kosztuje, ja wiem, z 4000. No nawet nie 1000 monet, więc tutaj bez jakiejś historii. Mamy tego Hwang Hichana, no on też raczej nie kosztuje za bardzo nic. Ramsey, Willian to też raczej bez historii. Tutaj no ten Strakosza pójdzie sobie na listę transferową. Gabriel Paulista tak samo. No, więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Kliknijcie także przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia.